Firma Tristone Flowtech Poland, od 21 lat produkująca przewody gumowe i plastikowe do aut, stawia dynamiczny rozwój. Odbyło się uroczyste wkopanie kamienia węgielnego pod nowo powstającą halę produkcyjną. W podpisaniu i wkopaniu kapsuły z aktem erekcyjnym wzięli udział klienci, przedstawiciele władz miasta i firmy, które współpracują z Tristone. Uroczystość była bardzo efektowna. Przedstawiciele firmy wciskali guziki połączone przewodami z telebimem, na którym wypełniały się cieczą charakterystyczne trójkąty, będące częścią loga firmy Tristone. Na gości czekał poczęstunek, zwiedzanie niedawno otwartej hali produkcyjnej i koncert z udziałem muzyków. Jest to wielki dzień dla rozwoju firmy, dla historii rozwoju firmy Tristone. W dniu dzisiejszym mamy tutaj dwie uroczystości. Pierwsza to uroczyste otwarcie nowo powstałej hali produkcyjnej, która tutaj widoczna po mojej prawej stronie, a druga uroczystość to wmurowanie kamienia węgielnego pod powstającą zupełnie nową halę produkcyjną na ulicy Jachimowicza z tyłu naszego budynku głównego po drugiej stronie. Obie inwestycje są związane z dynamicznym rozwojem firmy Tristone. Stajemy się liderem, jeśli chodzi o produkcję przewodów, układów do napędów silników, już nie tylko spalinowych, ale hybrydowych, a także silników elektrycznych. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów. Będziemy dzisiaj gościć na obu uroczystościach naszych klientów, przedstawicieli władz miasta, władz powiatu, specjalnej strefy ekonomicznej, naszych sąsiadów, firm, które pracują czy działają też na terenie strefy ekonomicznej. Nowe inwestycje pozwolą firmie zwiększać zatrudnienie. Jest to spowodowane, tak jak powiedziałem, bardzo dynamicznym rozwojem, ilością projektów, które otrzymujemy tutaj w Wałbrzychu od naszych klientów. Klienci nam ufają, klienci oceniają naszą pracę bardzo dobrze. W związku z powyższym zwiększymy znacznie park maszynowy, a także wzrośnie poziom zatrudnienia w obu lokalizacjach. Planowana data zakończenia budowy nowej hali to marzec 2020 roku.